i witam na kolejnym, ostatnim już w tym roku webinarium Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Jesteśmy organizacją pozarządową, niezależną, która stara się przeciwdziałać problemom w relacjach północ-południe. Globalna północ, kraje takie jak Polska i inne kraje Unii Europejskiej i globalne południe, czyli szczególnie biedniejsze kraje w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Nasze webinarium dzisiaj poświęcone jest problematyce nierówności ekonomicznych i przykładom, jak można z nimi walczyć we współczesnym świecie. Na samym początku informacja. Webinarium odbywa się w ramach projektu współfinansowanego w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i poglądy i opinie, które tutaj wyrażamy, nie mogą być uznane za poglądy tych instytucji i organizacji. Temat nierówności jest tematem kontrowersyjnym i możliwe, że tutaj pojawią się również kontrowersje, duże pytania. Przypominam, że tak jak na każdym naszym webinarium można korzystać z czata i nawet w trakcie jakiejś prezentacji komentować lub też zadawać pytania, które będą odczytane na samym końcu i będziemy na nie odpowiadać. Nierówności ekonomiczne to jest jeden z tematów ekonomicznej edukacji globalnej i jeden z tematów działalności społecznej aktywistów i ludzi, którym zależy na bardziej zrównoważonym i sprawiedliwym świecie na całym świecie. Ten temat jest również elementem celów zrównoważonego rozwoju, a szczególnie celu 10, w którym wprost powiedziane jest, że nierówności należy zlikwidować i to jest jeden ze wspólnych celów społeczności międzynarodowej na te 15 lat do 2030 roku. Zwracam też uwagę, że chodzi o zarówno nierówności ekonomiczne w poszczególnych krajach, jak i też na poziomie światowym. Przy czym bardzo ważną sprawą jest to, że dostrzegamy nierówności globalne, a więc występujące pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi, a rozwijającymi się. Dlatego to podkreślam, że w Polsce zazwyczaj myślimy, jeśli nie o nierównościach w samej Polsce, to o nierównościach w Europie, że my Polacy jesteśmy biedniejsi od powiedzmy Niemców czy Brytyjczyków, czy Holendrów, ale pamiętajmy, że ta sprawa ma również wymiar globalny i o tym będziemy mówić. Zwracam uwagę, że ta sprawa ma, ten problem ma również element strukturalny, a więc nie chodzi wyłącznie o brak czegoś albo nadmiar czegoś z drugiej strony, ale też o kwestie systemowe. Szczególnie zacytuję tutaj cel 10 i 6 z celów zrównoważonego rozwoju, w którym jest mowa o tym, że należy wzmocnić reprezentację i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i finansowych, by budować bardziej skuteczne, wiarygodne, odpowiedzialne i praworządne instytucje, ale też dodałbym bardziej sprawiedliwe. W wielu instytucjach międzynarodowych, na przykład w instytucjach finansowych, kraje rozwijające się nie mają równoprawnego głosu i nawet w sprawach, które dotyczą pomocy dla nich, ich głos nie jest tak samo ważny. Przytoczę tutaj przykład samej definicji współpracy rozwojowej, którą określa przede wszystkim OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli klub krajów uprzemysłowionych, krajów bogatszych. Oczywiście kraje rozwijające się uczestniczą w tych rozmowach, ale nie mają głosu całkowicie równoprawnego. To samo dotyczy instytucji takich jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a więc również i o takich sprawach jest mowa w tym 10 celu, który dotyczy likwidowania nierówności na świecie.
I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć tytułem wstępu. Może tylko ważna informacja, dlaczego w ogóle się tym zajmujemy. Wyraźnie powołuję się tutaj na wartości, które wyznajemy. Uważamy, że nierówności na świecie są nie tylko wyzwaniem, ale są też ogromną niesprawiedliwością, która wymaga naszego działania. Co chcemy zrobić? I tutaj zacytuję cele projektu, który wspólnie prowadzimy z kilkudziesięcioma organizacjami w Europie, Obywatele na rzecz Sprawiedliwości Finansowej, gdzie mówimy o tym, że chcemy przyczynić się, żeby finansowanie dla rozwoju było takie, żeby można było na nim polegać. To znaczy, żeby było przewidywalne i żeby ci, którzy zadeklarowali, że będą na przykład wpłacać pieniądze, że rzeczywiście się z tego wywiążą, takie, które jest kontrolowane w sposób demokratyczny, a więc nie jest pojedynczą decyzją jednego decydenta gdzieś na samej górze, tylko jest wynikiem debaty społecznej, która ma demokratyczny charakter i jest skuteczne, to znaczy takie, które faktycznie pozwoli w rozwiązaniu różnych globalnych problemów, takich jak na przykład dążenie do celów zrównoważonego rozwoju. Ale o tym myślę, że w tym momencie już wystarczy i chciałbym przekazać głos naszej ekspertce, pani doktor Wandzie Wyporskiej, która dość dobrze mówi po polsku, ale też będzie się posługiwała językiem angielskim w tej prezentacji i tam, gdzie będzie trzeba, ja będę dla Państwa szybko tłumaczył. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z Państwa nie potrzebują tłumaczenia, ale z troski o tych, dla których angielski jest trudnością, będę to robił. Natomiast na pewno będziemy mieć bardzo duże fragmenty też po polsku, tak mi się wydaje, i przekazuję głos Wandzie. Dziękuję bardzo i witamy Państwo. Bardzo mi przykro, że nawet że skończyłam polonistykę dawno, dawno temu, że nie mam w ogóle słownictwa, jeżeli to chodzi o nierównościach ekonomicznych, więc bardzo jestem wdzięczny Marcinowi, że on będzie tłumaczył. I zaczynamy od razu. Jak mówimy o nierównościach ekonomicznych, co to znaczy? Okej, okay. Po angielsku znowu, okej, okay? Marcin? Tak, okej. Okay. There are different types of inequality, and we're going to talk mainly today about income inequality and wealth inequality. Są różne rodzaje nierówności, a dzisiaj będziemy mówić szczególnie o nierówności dochodowej i majątkowej. So by income inequality we include income, welfare payments from the state and any interest. Jeśli chodzi o dochody, mamy tu na myśli dochody, na przykład to, co zarabiamy, wypłaty z ubezpieczeń społecznych i też wypłaty odsetek. And when we look at wealth inequality, which is far greater, we're looking at any assets that people have, any possessions, their shares and their property. Gdy mówimy o nierównościach majątkowych, które są znacznie większe, mówimy o wszystkich rzeczach, które ludzie posiadają, w tym między innymi udziały w spółkach, nieruchomości i tak dalej. In the UK, we did a recent report that shows that 6 billionaires own more wealth than the bottom 13 million people. Według badań w Wielkiej Brytanii 6 osób najbogatszych ma więcej majątku niż najbiedniejsze 13 milionów ludzi. We also look at in our organization at social inequality, so the structural inequalities Marcin was talking about, which include race, gender, disability, etc. W naszej organizacji patrzymy również na strukturalne nierówności, które dotyczą takich spraw jak rasa, płeć, sprawność, status imigracyjny i tak dalej. And we particularly focus on what is called class in the UK or socio-economic background. I szczególnie skupiamy się na tym, co nazywa się klasą albo też charakterystyką socjoekonomiczną.
So we also look at how unequal is income in different countries. We can see the UK, although it's very rich, is here, and we can see Poland here. Zwracamy na to uwagę, jak nierówności są, przepraszam, jak dochód jest nierówny w poszczególnych krajach. I tutaj widzimy kolorem czerwonym zaznaczoną Wielką Brytanię, a bardzo niedaleko, kilka pozycji dalej, Polskę. To widać na wskaźniku myszy teraz. And here we see the more equal countries, Denmark, Norway, Sweden, Iceland. A tutaj widzimy bardziej równe kraje, takie jak Dania, Norwegia, Szwecja, Islandia. So why is this important? Dlaczego to jest ważne? This is because all of the research shows that health and social problems are worse in more unequal countries. To jest ważne dlatego, że problemy społeczne są tym większe, im bardziej nierówny jest kraj. So, in more unequal countries like the US and the UK, W bardziej nierównych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, we see higher, lower levels of life expectancy. widzimy, że są niższe poziomy oczekiwanej długości życia, czyli ludzie krócej żyją. Lower levels of maths and literacy and educational attainment. Niższe poziomy alfabetyzacji i też umiejętności matematycznych. High levels of infant mortality, Za to wyższe poziomy śmiertelności dzieci. higher levels of homicide and imprisonment, Wyższe wskaźniki zabójstw i procent ludzi przetrzymywanych w więzieniach. higher levels of teenage births and obesity. Wyższe poziomy niechcianej ciąży nastolatek i otyłości. Higher levels of mental illness, drug addiction and alcohol addiction. Wyższe poziomy chorób psychicznych i uzależnień. And lower levels of trust and social mobility. A niższe poziomy zaufania i mobilności społecznej. And this is why income inequality is important and has been recognized even by the OECD and the World Bank. As being dangerous. Dlatego właśnie nierówności dochodowe są ważnym problemem, który został uznany przez takie organizacje jak OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i Bank Światowy. So here again we have the USA, Portugal, UK that are high. Tutaj mamy w tych wyższych sferach Stany Zjednoczone, Portugalię i Wielką Brytanię jako kraje bardziej nierówne. And here again we have the more equal countries, Norway, Sweden, Finland. A tutaj kraje bardziej równe: Finlandię, Norwegię, Szwecję. So what are some of the drivers of inequality? What causes inequality? Jakie są przyczyny źródła nierówności? So one is technology. We have smaller businesses with a few people at the top. And not many, and earning lots of money. Jedna sprawa to kwestia technologii, małe firmy, które mają niewielu ludzi na samym początku i ludzi, którzy mają mniejszą edukację zawodową. Childhood is important. Your status, what, how, if you're born to a poor family, you're more likely to be poor. If you're born to a rich family, you're more likely to be rich. Historia zaczyna się od dzieciństwa. Jeżeli urodzisz się w biednej rodzinie, to masz większe prawdopodobieństwo, że samemu czy będziesz też biedny czy biedna, a bogaci mają większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości będą bogaci. And so this is about a 50% measure in the UK that if you're born poor, you'll be poor, whereas it's about 15 to 25% in Nordic Scandinavian countries. I to widać, że w Wielkiej Brytanii
jest 50% prawdopodobieństwo, jeżeli ktoś urodził się w biednej rodzinie, że sam będzie biedny. I jest to w kontraście z krajami nordyckimi, gdzie takie prawdopodobieństwo wynosi 15 do 25%. Education is also very important. In the UK, a poor child can start school at 5, 18 months behind a richer child. Edukacja też jest ważnym czynnikiem przy powstawaniu nierówności. W Wielkiej Brytanii biedne dziecko rozpoczyna edukację 18 miesięcy później niż bogatsze. Behind, sorry, I should have explained. Behind means that they don't have the language skills or the skills that they should have at that age. Okej, troszeczkę inne wytłumaczenie. Chodzi o to, że mają 18 miesięcy opóźnienia w osiąganiu umiejętności, takich jak na przykład czytanie. Thank you. Also, political systems that have proportional representation have increased democracy. So the English system, which we've just seen, a first past the post is not good for equality. Co też ciekawe, nierówności są większe w krajach, gdzie jest system większościowy, jeżeli mówimy o wybory, a nie system proporcjonalny. Na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie jest głosowanie większościowe, ten, który uzyskuje najwięcej głosów, ten uzyskuje mandat do parlamentu, to wpływa również na nierówności. And globalization. We know that inequality is increasing within countries and decreasing between countries. I czynnikiem powstawania nierówności jest również globalizacja. Wiemy, że przyczynia się ona do nierówności zarówno wewnątrz krajów, jak i pomiędzy krajami. So, some of you will be familiar with the Sustainable Development Goals. Niektórzy z Was znają cele zrównoważonego rozwoju. And of course, every country has committed to these goals. Przedstawiciele wszystkich krajów zobowiązali się do osiągania tych celów. And number 10 is reduced inequalities. A cel numer 10 to zmniejszyć nierówności. But of course, it's also linked to education, to good health, zero hunger, no poverty, gender equality, decent work and economic growth. Ten cel oczywiście związany jest z innymi celami, takimi jak poprawić edukację, zlikwidować głód, zlikwidować skrajne ubóstwo, wprowadzić równość płci. Przepraszam, i dobra praca i wzrost gospodarczy. Thank you. So we see this most sharply with literacy, and infant mortality. Could you repeat, please? Yeah. We see inequality most sharply when we look at life expectancy and infant mortality. Najbardziej wyraźnie widzimy nierówności, gdy patrzymy na spodziewaną długość życia i śmiertelność małych dzieci. So in the UK, a man born in Blackpool, a poor area in the north of England, will have up to 32 fewer years of healthy life expectancy than a man born in a wealthy area in London. Dla przykładu, człowiek urodzony w Blackpool, który znajduje się w północno-wschodniej Anglii, biedniejszym regionie, spodziewa się, że będzie miał 32 lata mniej zdrowego życia niż człowiek, który urodził się na przykład w okolicy Bagrawia w Londynie. And infant mortality is directly related to socioeconomic status. So babies in poor families are more likely to die. A znowu śmiertelność dzieci bardzo jest związana ze statusem społeczno-ekonomicznym.
Innymi słowy, dzieci w biednych rodzinach mają większe prawdopodobieństwo, że umrą. But what does this look like in real life? Jak to wygląda w rzeczywistości? So inequality encourages us to see each other as potential threats, and we're more likely to want to dominate people. Nierówności sprawiają, że mamy tendencję do patrzenia na siebie jako, jako na potencjalne zagrożenie i dlatego też częściej stosujemy strategię dominowania nad innymi. But where we have greater equality, we see each other as allies and we're more likely to help each other and cooperate. A gdy jest większa równość, zazwyczaj czy częściej widzimy się jako potencjalni sojusznicy i dlatego bardziej jesteśmy skłonni do współpracowania i akceptowania innych. And inequality encourages us to bow down before power. Nierówności sprawiają, że bardziej jesteśmy skłonni podporządkować się władzy. But to kick down on those who are less powerful. A z drugiej strony sprawić, że ci, którzy mają mniej władzy, żeby byli mniej ważni. So that we can keep up our own social status. A dzieje się tak dlatego, że chcemy utrzymać nasz status społeczny w nierównym społeczeństwie. And we can see this much more on social media as we see people's wealth and people's riches. I możemy to widzieć na w mediach społecznościowych, gdy patrzymy na społeczny majątek, społeczne posiadanie. Thank you. So, the Equality Trust work, just very quickly to tell you a bit about what we're doing. Teraz na temat organizacji pracy organizacji Equality Trust. So, we have analyzed the top 100 companies in the UK, looking at the gap between CEO pay and workers' pay. Przeprowadziliśmy badanie 100 największych firm pod względem tego, jak wielka jest przepaść pomiędzy wynagrodzeniami kadry zarządzającej a innymi pracownikami. And we have a gender pay gap. We looked at gender pay gaps. Badaliśmy również różnice w wynagrodzeniach pomiędzy płciami and where companies have trade unions. I stopień uzwiązkowienia. We work with young people to support them to campaign on equality issues. Współpracujemy z młodymi ludźmi, aby wspierać ich w prowadzeniu kampanii w sprawach społecznych. And we're producing school resources on inequality for teachers. I tworzymy materiały edukacyjne dla szkół na temat nierówności. We have about 20 local groups across the UK and they campaign with local government to reduce inequality in their areas. Mamy 20 grup lokalnych, które prowadzą kampanię, aby wpływać na decydentów w swoim regionie. We engage politically. Angażujemy się w kwestie polityczne. And we would like to see the government introduce an inequality strategy across the government. Oczekujemy, że rząd wprowadzi strategię redukowania nierówności w Wielkiej Brytanii. This may be a bit more difficult now. To może być teraz trudniejsze. Nawiązujemy do niedawnych wyborów w Wielkiej Brytanii. We also influence the media, politicians and the public. Staramy się wpływać na media, polityków i społeczeństwo. Our report on the billionaires reached over 1,000 media outlets, including international outlets. Nasz raport na temat, it was report on companies. At the billionaires, no, the six billionaires own as much. Nasz raport na temat miliarderów dotarł do 100 tysięcy mediów w Wielkiej Brytanii. And we also are working as part of the CFJ project.
Jesteśmy też częścią projektu Obywatele na rzecz sprawiedliwości finansowej. And we are trying to influence the foreign aid program in the UK. Staramy się również wpływać na program pomocy zagranicznej prowadzony przez Wielką Brytanię. We're trying to get the government to stop financing private-public partnerships abroad. Zabiegamy o to, żeby rząd przestał finansować partnerstwa publiczno-prywatne we współpracy rozwojowej. And to give aid directly to the countries that need it. Po to, aby rząd mógł dawać pomoc bezpośrednio krajom, które tego potrzebują. So I'm now going to talk about the Fight Inequality Alliance. Teraz trochę na temat sojuszu na rzecz walki z nierównościami. So the Fight Inequality Alliance is a global network of organizations in the north and the south. Jest to globalna sieć organizacji na globalnej północy i globalnym południu. And this is to bring together people who are fighting inequality in their countries and in their local areas. Chodzi o to, aby współpracowali ze sobą ludzie, którzy walczą z nierównościami w swoim otoczeniu. So, we are a growing movement of organizations and human rights campaigners, women's rights groups, environmental groups, faith-based organizations, trade unions, activists, artists and social movements coming together globally. Jesteśmy rosnącym ruchem organizacji niedziałających dla zysku, obrońców praw człowieka, organizacji na rzecz praw kobiet, organizacji ekologicznych, organizacji związanych z religiami czy wyznaniami, związków zawodowych, aktywistów, artystów, ruchów społecznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. And we're fighting against power and wealth in the hands of a small elite so that we can redistribute this, the resources, and achieve a just, equal, and sustainable world. Walczymy z władzą i bogactwem, które znajduje się w rękach małej elity. Chcemy świata bardziej sprawiedliwego, równego i zrównoważonego. And we prioritize action. I najważniejsze jest dla nas działanie. And also making sure that it's not just big organizations and powerful people talking about this, but people from the most marginalized communities. Ważne jest to, żeby nie tylko duże organizacje i wpływowi ludzie mówili o nierównościach, ale też mniejsze organizacje, żeby miały na to wpływ. So, we're holding a global week of action in January 2020. Zamierzamy przeprowadzić globalny tydzień działań w styczniu 2020 roku. And our national alliances, so we have national alliances in different countries, so the UK, Denmark, Kenya, Uganda, for example. Struktura jest taka, że mamy krajowe sojusze, na przykład w Danii, Kenii, Ugandzie. And we will mobilize in our countries. I prowadzimy mobilizację w naszych krajach. To highlight the global crisis of inequality and to demand an end to what we call the age of greed. I ta mobilizacja w krajach jest po to, żeby zwrócić uwagę na globalne nierówności. Jak my to nazywamy w The Highlight, The Age of Greed? Wait, see. Tak. Żeby domagać się zakończenia epoki chciwości. So this happens at the week when the global elite are meeting at Davos at the World Economic Forum. Ta akcja ma miejsce w tygodniu, kiedy odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.
And we want to put forward solutions for a more equal society from the grassroots and from the people. I chcemy nagłaśniać rozwiązania na rzecz bardziej równego społeczeństwa, społeczeństw pochodzące od dołu. And knowing that people around the world, in Asia, in Africa, in Europe, are mobilizing for the same cause really inspires people to take action. I świadomość, że ludzie na całym świecie podejmują działania, mobilizują się w tej samej sprawie, no jest bardzo inspirująca i wzmacniająca dla ludzi, żeby podejmować działania. So, the Fight Inequality Alliance Europe. Europejska struktura walcz z nierównościami. And this is a picture of Davos. To jest obrazek z Davos w Szwajcarii. And this is a rubbish dump in Kenya. A to jest góra odpadów w Kenii. This is home to a community of people who make their living from the rubbish dump. To jest okolica, gdzie mieszkają ludzie, którzy żyją właśnie z tego wysypiska. And 2 years ago, they organized a festival here to show the world that these people have the solutions, not the rich men on the mountain. I 2 lata temu zorganizowali właśnie wokół tego swojego wysypiska festiwal, żeby zaakcentować to, że ci ludzie mają też coś do powiedzenia o nierównościach, a nie tylko ci bogaci, którzy zbierają się w Davos. So, during the week of action, people will organize various events. W trakcie tygodnia działań ludzie organizują różnego typu wydarzenia. And we prioritize stories from people's experience. Ważne są dla nas historie z doświadczeń poszczególnych ludzi. This is a festival that we organized in London with the communities who were affected by the Grenfell fire. To jest zdjęcie z festiwalu organizowanego przez ludzi, którzy byli ofiarami pożaru w Londynie. And we show the power of people coming together. I chcemy pokazywać, jaka duża jest moc, jeśli ludzie się zjednoczą, współpracują. Internationally, it's a moment of solidarity and unity. Jest to też moment, okazja do pokazania solidarności i jedności międzynarodowej. So here are some other events that have happened across the world. Here you can see in South America, in Asia, this was Kenya, this was Latin America as well. A tutaj zdjęcia z akcji w różnych regionach świata, Ameryka Południowa, Azja, Kenia, kolejne zdjęcie z Ameryki Łacińskiej. Yes, it is Dandora. Dandora? I'm looking at chat, widzę na czacie, tam, okay. To jest Dandora. Okay. So our ambition for 2020, we want to capture media headlines and social media attention through creative stunts and actions. Co chcemy osiągnąć w naszej akcji w roku 2020? Chcemy przyciągnąć uwagę mediów i mediów społecznościowych do naszych wydarzeń w przestrzeni publicznej. So in some countries we're holding an Usawa dinner. And you have to explain it, because I do not know it. Proszę o wyjaśnienie, bo ja nie znałem tego. Okay, so an Usawa dinner is where everybody pays the same amount of money. Kolacja Usawa to jest taka kolacja, gdzie każdy płaci taką samą ilość pieniędzy. But everybody gets a different dinner. Ale każdy dostaje inną kolację. So somebody might have a 3-course meal. Ktoś może dostać kolację z 3 dań. And someone else might get a carrot.
A ktoś inny tylko marchewkę. So to make people feel that sense of inequality very keenly. To jest sposób, żeby ludzie poczuli, jak wygląda niesprawiedliwość. In London, we're holding a moment of noise by Parliament. W Londynie organizujemy chwilę hałasu pod parlamentem. So we'll have speakers and people to come along and make a big noise for 1 hour in London. Będą mówcy i inni ludzie, którzy będą robili hałas przez godzinę w Londynie. We will also have large-scale mobilizations and demonstrations in other countries. W innych krajach mamy mobilizacje o dużej skali czy demonstracje. And we're keen to produce a different story from the dominant economic narrative. I chcielibyśmy przez to pokazać inny przekaz, inny niż to, co jest głównym przekazem na tematy gospodarcze. We also need to build our movement across countries. Ważne jest też, żeby w ten sposób wzmacniać czy budować nasz ruch w różnych krajach. And make sure that the voices and stories of people on the front lines, those at the sharp end of inequality, are heard. I ważne jest to, żeby były słyszalne głosy i historie ludzi, którzy są na linii frontu walki z nierównościami. And make sure that we're working with grassroots and local actions, so our local groups will be doing things in their towns. I ważne jest to, żeby współpracować z organizacjami lokalnymi działającymi w swoim bezpośrednim otoczeniu. So we're asking people on social media to record a film saying why you support the Fight Inequality Alliance and why you support the Week of Action. Prosimy ludzi, żeby nagrywali filmy na mediach społecznościowych, dlaczego popierają tydzień akcji przeciwko nierównościom. And we're using the hashtag Fight Inequality and sharing. W mediach społecznościowych używamy hashtagu Fight Inequality. We're writing letters to the local media and to the national media. Piszemy listy do prasy, mediów krajowych i lokalnych. And you can ask your MPs and MEPs how they're fulfilling their commitment to SDG 10, reducing inequalities. I jedną z propozycji jest zwracanie się do swoich posłów, do Parlamentu Krajowego i europosłów, do Parlamentu Europejskiego, żeby wywiązali się ze zobowiązania dotyczącego realizacji celów zrównoważonego rozwoju, celu 10, redukcję nierówności. So if you want to get involved, you can follow the Fight Inequality Alliance on social media. We have Twitter and Instagram and Facebook. Jeśli ktoś chce się zaangażować, może zasubskrybować Fight Inequality Alliance na mediach społecznościowych. Mamy tutaj Twitter, Instagram i Facebook. And the Equality Trust is always happy to support groups who want to start an equality group or who want to take action in their country. I organizacja Wandy, Inequality Trust, jest gotowa, żeby wspierać grupy, powstające grupy zajmujące się nierównościami. And I'm always happy to come to Poland. I jestem bardzo chętna, żeby przyjechać do Polski. Znowu. Thank you. Sorry, the phone's gone. Okej, to is it all? Tak, już. Okay. Dobrze, więc to była prezentacja na samym końcu tego sojuszu Fight Inequality. Teraz mamy czas na zadawanie pytań do naszej ekspertki. Jeżeli ktoś ma jakieś komentarze albo też pytania dotyczące kwestii, zarówno kwestii nierówności, jak i przeciwdziałania im, to serdecznie zapraszamy. Właśnie teraz jest czas. Pierwsze pytanie. Uczę w liceum. Jakie działania proponuje pani podjąć, by zainteresować młodzież problemem nierówności? Do you mean the interpretation? Okay, so
We have some good materials that we have on our site, which are things like videos, which highlight inequality. There's one good example. Oh, I'll stop so you can tr translate. Mamy materiały, które mogą zainteresować młodzież, na przykład filmy wideo na naszej stronie internetowej. The French Institute has produced a game of Monopoly. Instytut Francuski wyprodukował grę Monopol. And it highlights that different people are allowed to do different things in Monopoly. So where you can buy a house, how much money you get. For example, the girl doesn't get as much money when she passes go as the boy. Tylko, że jest to zmodyfikowana wersja gry Monopol, która pokazuje, jak działa nierówność. Na przykład dziewczynka, która jest uczestnikiem gry, dostaje mniej pieniędzy niż ktoś, kto jest chłopcem. And the black boy can't buy a house on a particular street. A znowu czarnoskóry chłopiec nie może kupić domu w pewnej okolicy. And this, the just the children's reactions show how they react to inequality. I oczywiście dzieci żywo reagują na to, jak działa nierówność. And there are different ways you can take some of the statistics or some of the numbers. We look at a CEO is paid 131 times more than, a nurse or a teacher, or there are different figures for this, but this is a good discussion to have. Why do we pay them more than a nurse or a teacher? You might want to use the teacher as an example. Aby zainteresować młodzież, staramy się używać liczb, które mogą być inspirujące do dyskusji, na przykład to, że pielęgniarka lub też nauczycielka zarabia 130 razy mniej niż dyrektor korporacji. But I'm happy to put you in touch with our leader on the educational side. I chętnie skontaktuję Was z naszą liderką, która zajmuje się programami edukacyjnymi. To była odpowiedź na pytanie, jak zainteresować młodych ludzi. Teraz pytanie po angielsku, więc je przetłumaczę. Jedna sprawa nie jest dla mnie jasna. Dlaczego partnerstwa publiczno-prywatne nie są dobrze widziane? Tak, no to jest to pytanie. So, what we're saying is that there has been a shift in the UK to finance private companies to build hospitals, build infrastructure. And the money is going to the private companies to build, not necessarily where the need is. W Wielkiej Brytanii obserwujemy problem polegający na tym, że pieniądze transferowane są do prywatnych firm, które budują na przykład szpitale, ale niekoniecznie w miejscach, gdzie jest to najbardziej potrzebne. And then the companies make a profit from hospitals, so they're charging, for example, very poor women to have children, or people to they're charging people for the services in these poor countries. A firmy następnie po wybudowaniu szpitala ciągną zyski poprzez nakładanie opłat na klientów, pacjentów, którzy muszą dodatkowo płacić. And then this money is flowing out of the country in profit to the foreign companies. A pieniądze zyski z tych operacji wypływają z kraju, z Wielkiej Brytanii. And then the profit is going to the shareholders. So in effect, we're profiting, we're allowing taxpayers' money to allow big companies to profit from the poorest. A następnie zyski idą do udziałowców, często zagranicznych. Więc chodzi o to, że pieniądze publiczne na samym końcu trafiają do prywatnych rąk, a koszty społeczne, na przykład w opłatach za szpitale, są wyższe.
To była odpowiedź. Ja ze swojej strony szczególnie polecałbym raport organizacji Eurodat, której Instytut Globalnej Odpowiedzialności jest członkiem. W ubiegłym roku opublikowano naprawdę świetny raport na temat przykładów nieudanych partnerstw publiczno-prywatnych, które są ilustracją bardzo poważnych problemów z PPP, na które zwracają uwagę organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje eksperckie takie jak Eurodat. Zachęcam Państwa do lektury na stronie eu.org. Co więcej, kilka dni temu pojawił się nowy raport, którego jeszcze nie czytałem, ale widziałem jego akcję promocyjną i sam też chętnie to przeczytam, właśnie o partnerstwach publiczno-prywatnych. And also we, the Equality Trust has produced a report on the failure of PPPs in the UK. So we have schools that are half built, hospitals that are half built. Sama organizacja Equality Trust też opublikowała raport na ten temat, gdzie na przykład pokazuje przypadki szkół, które zostały wybudowane do połowy, czy szpitali niedobudowanych. And we also produced a report with Kulu in Denmark about the effect of PPPs on women, the gendered effect. A wraz z organizacją Kulu, organizacją z Danii, wydaliśmy raport dotyczący wpływu nierówności na kwestię równości płci. Mamy też następne pytanie. Jak się Pani wydaje, czy nierówności są większe w Polsce i krajach byłego bloku wschodniego, czy w Wielkiej Brytanii? That's really difficult because I haven't looked at inequality in Poland now, but I know obviously I have family in Poland. My grandfather was Polish. So. Trudno mi na to odpowiedzieć, bo nie patrzyłam na ostatnie statystyki, ale mam doświadczenia osobiste, bo mam rodzinę w Polsce. Mój dziadek był Polakiem. And so I think some of the things we see in the UK when we see homeless people living on the street. Niektóre rzeczy, które widzimy w Wielkiej Brytanii, na przykład ludzi bezdomnych na ulicach. And we see people working in what we call a gig economy, so they don't know how many hours they will have each week or if they will have work each week. Albo jest problem gospodarki, nie wiem jak to przetłumaczyć, gospodarki, w której ludzie nie wiedzą, ile pracy dostaną, ile godzin pracy będą mogli przepracować, a wobec tego, jakie będą mieli wynagrodzenie z tygodnia na tydzień. And lots of infrastructure problems. I wiele problemów związanych z infrastrukturą w Wielkiej Brytanii. And the fact that we have 14 million people in poverty in the UK. I ważny fakt, że mamy 14 milionów ludzi żyjących w ubóstwie w samej Wielkiej Brytanii. I think it's difficult to compare with the countries in the former Eastern Bloc, because I think a lot of the... Trudno to porównać z krajami w krajach byłego bloku wschodniego. Because some of the things that the state provided are still provided, so nursery care, good education, some of the basic public goods. Dlatego, że niektóre rzeczy, które rząd zapewniał, udostępniał w Wielkiej Brytanii, w dalszym ciągu są zapewniane, na przykład dobra edukacja. And I think the fact that there is a bigger Well, there is still a bigger rural population in Poland. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce jest znacznie wyższy współczynnik ludności żyjącej na terenach wiejskich. And people can live from the land. I ludzie mogą żyć z uprawy ziemi. Makes it very difficult to compare. A w Wielkiej Brytanii tak nie jest, dlatego też porównania są bardzo trudne. So I don't have a good answer to that. Czyli nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. Czy są jeszcze jakieś inne pytania?
Yes. A tutaj mamy, ktoś To jest Andora. zidentyfikował, ktoś zidentyfikował Nairobi jako miejsce tego wysypiska śmieci w Kenii. Dziękujemy. I kontakt do jednego uczestników. Dziękujemy. Skorzystamy. Dobrze, jeżeli więcej nie widzę pytań, to bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dla nas to było bardzo ważne wydarzenie, że mogliśmy na żywo połączyć się z szefową brytyjskiej organizacji, która zajmuje się problemami podobnymi do tych, którymi my się zajmujemy, a mianowicie nierównościami ekonomicznymi. Jak Państwo widzą, są możliwości działania, jest fajnie. Inequality Alliance działający na całym świecie, również w Polsce moglibyśmy tego typu działania podejmować, więc jeśli wśród Państwa, w Państwa gronie albo wśród Państwa znajomych są osoby chętne do takiego działania, bardzo prosimy o kontakt, chętnie będziemy takie działania również podejmować w Polsce, wiedząc o tym, że nierówności w Polsce i nierówności globalne pomiędzy globalną północą a globalnym południem to jest coś, czym trzeba i czym chcemy się zajmować. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy poszukują materiałów edukacyjnych, też znajdą coś dla siebie na stronie internetowej Equality Alliance, przepraszam, Equality Trust. Natomiast jeśli Państwo by nie znajdowali, to postaramy się też jakoś dać kontakt do osoby, która zajmuje się edukacją w Equality Alliance, żeby umożliwić tutaj skorzystanie z materiałów edukacyjnych. Wanda, bardzo dziękuję i życzę Państwu również wszystkim miłego dnia. Dziękuję za tłumaczenie. A w internecie na naszym kanale na YouTube pojawi się zapis tego webinarium, także mogą Państwo polecić je tym osobom, które nie mogły dzisiaj o tej wczesnej porze uczestniczyć, a mogą obejrzeć zapis wideo. Dziękuję i wszystkiego najlepszego.